To, czego nie można ominąć, no to oczywiście wzrost cen, nie tylko inflacja swoją drogą, ale przekłada się też to na branżę ślubną. Czy to jest zauważalne dla Ciebie? Wydaje mi się, że inflacja to jest coś, od czego po prostu nie uciekniemy w każdej dziedzinie naszego życia. Ona nas goni, dopada i przegania, mam wrażenie. Ciężko za nią nadążyć. To jest oczywiście ogromny minus, bo mam wrażenie, że wszyscy na tym tracimy w takim życiu codziennym, bo gorzej z zarobkami. One tak szybko nie rosną jak inflacja, prawda? No i tak, w tej tematyce ślubnej oczywiście zauważamy wzrost cen, zarówno u podwykonawców, jak i na różnego rodzaju produkty, usługi, no dosłownie na wszystko. To jest tak, jak na przykład my szyjemy suknię i ta tkanina, którą kupowaliśmy wcześniej za daną cenę, już jest niemożliwa do wykonania, bo po prostu ceny tkanin rosną jak szalone. Więc producent także musi podwyższyć tą cenę. No to jest naturalne, jakby te wzrosty cen, na które my nie mamy wpływu, powodują, że my też te ceny musimy podnosić, więc no to jest taki po prostu taka reakcja łańcuchowa niestety. Zastanawiam się w takim razie, takie pytanie od naszego typowego widza, ile zatem należy włożyć do koperty, skoro bierzemy pod uwagę inflację? No właśnie, tu inflacja, tutaj te same zarobki, więc te koperty zawsze są trudnym tematem. Ja zawsze mówię o tym, żeby włożyć do koperty tyle, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też jakby to nie wpłynęło negatywnie na nasze życie codzienne, żebyśmy tym, że idziemy na wesele, no nie wiem, nie musieli spowodować, że czegoś sobie nie, na coś sobie nie możemy pozwolić dziecku. Albo brać kredyt. No nie, to w ogóle są jakieś bzdury. Ja zawsze mówię o tym, nawet jak nie było tej szalonej inflacji, że nigdy w życiu nie polecam robienia wesela na kredyt, że jest to najgłupszy pomysł, o jakim słyszałam i najgłupszy powód, żeby wziąć kredyt na świecie. To jest po prostu, żeby zrobić wesele. Wolałabym mniejsze, skromniejsze, na mniejszą ilość gości albo bez tych wszystkich ozdobniczków, ale po prostu za swoje pieniądze. Po prostu róbmy takie wesela, na które nas stać.